Krakowi, a ostatnio Polonii Warszawa. Nasz reporter pytał go o sytuację pasów. Przed rundą wiosenną na pewno była jeszcze gorsza sytuacja niż na tą chwilę, bo w pierwszych meczach szybko dogonili drużyny, które były przed nimi. I zostały te 3 punkty, oprócz tego mecz bezpośredni z Polonią Bytom. Szkoda, że bezpośredni meczu z Arką Gdynia na razie Krakowa jest gorsza. Ten punkt może dużo zadecydować, natomiast jest 7 kolejek, dużo punktów do zdobycia. Natomiast teraz Krakowi czeka ciężki mecz, bo Chorzów chyba nie leży w Krakowi, a tym bardziej Krakowia na wyjazdach nie spisuje się za dobrze. Ruch Chorzów to taki przeciwnik dziwny. Z jednej strony potrafi zaskoczyć, a z drugiej potrafi spaprać mecz. Tak, przykładem są te ostatnie kolejki Polonia Bytom i później mecz w Kielcach, gdzie z Polonią Bytom powiedzmy nie stworzyli jakiejś klarownej sytuacji, natomiast z Kornią Kielce prowadzili grę i bo zdecydowanie lepszą drużyną. No to jest jakiś taki problem wewnątrz, czy chodzi o motywację, czy po prostu różne aspekty decydują o dyspozycji dnia. Natomiast no Krakowia musi tam pokusić się przynajmniej o punkt. Nie może tego meczu przegrać, żeby po prostu dalej liczyć się w walce o utrzymanie. Po meczu z Arką trener Jurij Szatałow powiedział, że już przed meczem czuł, że coś z drużyną jest nie tak, że coś w szatni było nie tak, jak powinno być. Z czego to wynika, że Krakowia na wyjazdach spisuje się jednak słabo? Może będzie to źle odebrane przez chłopaków z drużyny. Ja oczywiście nie mam zamiaru tutaj demotywować czy źle wpływać na ich, natomiast nie ma przywódców w każdej formacji, to znaczy w obronie, w pomocy zawodników, którzy w ciężkim momencie tak biorą odpowiedzialność za grę, a wiadomo jak się gra na wyjazdach, jeżeli kibice deprymują drużynę przyjezdną, to właśnie w tym momencie trzeba pokazać charakter, trzeba pokazać, że jest tą się wiodącą osobą i można na tę osobę polegać. Twoim zdaniem trener Szatałow wykonuje dobrą robotę? Wydaje mi się, że tak. Widać, że nie ma jakichś powiedzmy gwiazd, natomiast jest kolektyw i kolektyw, który ufa trenerowi i widać, że trener ma wielki szacunek, wielki autorytet wśród zawodników. Gesty w telewizji, które są pokazywane, od razu zawodnik rozumie i wie, o co trenerowi chodzi. Także wydaje mi się, że dużo jest informacji przekazanych w ciągu tygodnia, więc w trakcie meczu wystarczą jakieś gesty lub jedno słowo i zawodnik wie, jak zareagować, jak poprawić swoją grę, jak polepszyć swoje zadania czy działania na boisku. Gdy ty grałeś w Krakowi, ze Świecą trzeba było szukać obcokrajowców. Jeden się chyba zawieruszył. Teraz oni stanowią trzon zespołu. Teraz ich jest więcej na boisku. Dla nich to jest szansa, wielka szansa pokazania się w coraz to lepszej lidze, w coraz to lepszej drużynach, na świetnych stadionach, gdzie przyjeżdżają coraz częściej menadżerowie z wielkich klubów, mogą zostać zauważani przy fajnej frekwencji, natomiast coraz ten produkt piłka nożna, produkt w wykonaniu tutaj naszym podwórku, to jest naprawdę coraz wyższy poziom i coraz bliżej zbliżamy się do Europy. Wyróżniłbyś kogoś z Krakowi wśród piłkarzy, wśród zawodników? Oglądam wszystkie mecze Krakowi. W każdym meczu jakaś postać na pewno się wyróżnia. Na pewno od 3 lat, gdzie nie widziałem zawodnika, wielkie, ogromne postępy poczynił Mateusz Klich. Sporym wzmocnieniem jest Mateusz Barczak w środkowej części boiska. Nie wiem, jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja Piotra Gizy, bo wydawało mi się, że to będzie wiodąca postać tej drużyny i mam nadzieję, że zagra w tym najbliższym meczu i w końcu będzie taki Piotr Giza, który kibice go pamiętają z indywidualnych akcji, z podań otwierających drogę do bramki, bądź szczeli po dłuższym okresie przerwy w Krakowi tą pierwszą swoją bramkę. Dobre recenzje zbierają i obrońcy, i Łukasz Nawoczyński, i bramkarz, który został powołany do kadry Polski Kaczmarek, więc jest kilka osób, które po prostu mają swoje 5 minut i muszą je jak najbardziej wykorzystać, bo jeżeli oni utrzymają ten klub, kibice będą wdzięczni, na pewno zostanie to docenione przez władze klubu, a dla nich jest to szansa na dalsze kontynuowanie swojej kariery. Jak Krakowia powinna zagrać z Ruchem? Bez nonszalancji i bardzo odważnie, tak jak w pierwszych spotkaniach, gdzie byli na straconej pozycji, gdzie wiadomo było, że jeżeli przegrają, nikt nic słowa nie powie, bo tak naprawdę kibice w zimie powoli przyzwyczaja się do tego, że może być spadek. I tak powinni wyjść na najbliższym meczu, nie kalkulować, tylko grać o 3 punkty, bo te 3 punkty, to jest ostatnie 7 kolejek, te 3 punkty w meczu z Chorzowem mogą być na wagę ekstraklasy. Kto spada według ciebie? Nie, no to już nie będziemy się oszukiwać. Zostało, wydaje mi się, 3 zespoły, Krakowia, Polonia Bytom, Jarka. Z tej trójki 2 drużyny spadną, bo Zagłębie Lublin podejrzewa, że teraz gra z Lechem Poznań, więc wydaje mi się, 32 punkty daje utrzymanie. Także tylko te 3 drużyny są zainteresowane tymi 2 miejscami, które nie premiują, a raczej mogą spowodować duże tąpnięcia w klubach. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dalej będą derby Krakowa. Z Łukaszem Skrzyńskim rozmawiał Łukasz Mordarski.